Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls Remastered na moim kanale. Odcinek poprzedni zakończyliśmy w Firelink Shrine, więc teraz wracamy z powrotem do parafii nieumarłych, ponieważ tam czeka na nas boss tego obszaru oraz czeka na nas jeszcze kilka rzeczy ostatnich, które pominęliśmy, a wypadałoby wszystko to odkryć, ponieważ tak jak zakładaliśmy na początku tego playthrough, będziemy się stali odkrywać wszystko, co tylko możliwe, a pomijać te rzeczy, które akurat przegapimy albo jakoś utracimy do nich dostęp nieopatrznie. Ale tymczasem wykorzystujemy sobie windę i znajdujemy się z powrotem w parafii nieumarłych. Ten duży rycerz, który tutaj stał, się nie odradza. Natomiast ci mali rycerze, którzy stoją sobie tam, odradzają się jak najbardziej. Jednak nie będziemy teraz z nimi walczyć z powodu tego kapłana, który sobie stoi tam na górze. Trzeba byłoby najpierw się nim zająć. Tutaj mamy jeszcze spotkanie z małym rycerzem Baldera, czy kogo tam, którego możemy tutaj trochę podręczyć. Jeżeli rycerz Baldera... Nie. Jeżeli on przyjmuje taką postawę z mieczem wyciągniętym przed siebie, to jest postawa, po której będzie chciał prawdopodobnie nas sparować i staramy się do tego nie dopuścić. Tutaj musimy uważać na to, iż pan kapłan, okazuje się, prowadzi strasznie celny ostrzał przez nawy okienne, czego się nie spodziewałem. Ale na całe szczęście jeden nieumarły ginie od jednego ciosu końcem halabardy. No, tu się nawet udało trzech na raz. Bardzo dobrze. Widzicie, ile ich tam jeszcze jest? Chodźcie tutaj, chłopcy. Ciekawe, czy dorzucę do nich kulką. Kulka jest niesamowicie skuteczna, jak się okazuje. Ale się wściekł. Ten trójząb nie jest jakoś niebezpieczną bronią, zwłaszcza w jego rękach. Byłby za to bardzo niebezpiecznym narzędziem w naszych rękach. I jest to jeden z najrzadszych przedmiotów możliwych do, jakby to powiedzieć, wydropienia, dostania z tego przeciwnika. Jest to możliwe już w tym momencie, aczkolwiek jest to bardzo mało prawdopodobne. A potem będzie możliwość, żeby zabijać wielokrotnie tych przeciwników i próbować zdobyć ten przedmiot. Póki co, cieszmy się, że daliśmy sobie radę z tym. I możemy sobie przejść dalej. On też nie powinien się odradzać, tak samo jak nie będzie się odradzał tamten duży rycerz. Za to odblokowuje nam możliwość przejścia dalej. Tutaj jest jeszcze kilka miejsc. Po pierwsze są beczki, które możemy sobie rozturlać. Po drugie są zwłoki, a w nich duża dusza nieznanego żołnierza. Po trzecie jest boczne przejście, tak jakby do nawy, na której końcu przechadza się kolejny rycerz Baldera. O, i to jest właśnie postawa, po której on nas sparuje. Aby przeciwdziałać parowaniu, można sobie wykonać atak ze skoku. Gdyby oczywiście to było proste. Nie ma leczenia się. I w ten sposób w uczciwej walce twarzą w twarz udało się pokonać rycerza. I możemy sobie przejść dalej i zobaczyć, co też kryje się tutaj za rogiem. Kryje się to... tutaj widzę zwłoki w beczce, a zwłoki w beczce zawsze oznaczają jedno, a mianowicie błyskotki, człowieczeństwo. Nie pogardzimy dobrym człowieczeństwem. Zawsze im więcej go mamy w ekwipunku, szczególnie pod postacią przedmiotów, tym lepiej. No tutaj mamy drzwi do szafy, które okazują się być bardzo kiepskie i prowadzą nas do ukrytego pomieszczenia, a w nim coś takiego. Zamknięta cela. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me?
as you can see, I am stuck without recourse. No, widzicie, jaki miły gość? Możemy otworzyć celę, albo możemy dalej z nim rozmawiać. Spróbujmy jeszcze z nim porozmawiać. Please, I have duties to fulfill, and I will reward you handsomely. Well, I am certain you stand to benefit. Hmm? Please, I... Well... Teraz tak. Ten gość, który tam siedzi, jest zamknięty w więzieniu, więc jak można byłoby się domyślać, jest tam zamknięty nie bez powodu. I jeżeli teraz go wypuścicie, to wszystko to, co on zrobi, po części będzie waszą winą. Ale ponieważ jesteśmy mili ostatecznie, więc otworzymy mu te drzwi tajemniczym kluczem, który był tajemniczy i właśnie tajemniczy być przestał, i możemy sobie z nim porozmawiać dalej. Thank you. Yes. Sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later. Yes, very sorry. Your reward will have to wait. I've just been freed. Allow me some time. Hmm, jeszcze coś? I am free. Now I can get back to work. No więc jak widzicie, po uwolnieniu go okazuje się, że wcale nie jest to taki przyjemny gość, jakiego grał na początku. Jeżeli byśmy chcieli go teraz zaatakować, to gwarantuję, że wklepałby nam bez najmniejszych problemów. Rycerz Lautrec, jak się nam przedstawił, z krainy Karim, jest postacią, z którą związany jest względnie długi quest, który sobie wykonamy. I można go teraz zabić, ponieważ, uwaga, tutaj będzie spoiler alert, rycerz Lautrec zabije strażniczkę ognia w Firelink Shrine. I aby ją potem ożywić, trzeba będzie przejść długą drogę i odnaleźć rycerza. I wielu graczy decyduje się, aby zabić go już w tym momencie, jednak ja myślę, że pozwolimy mu robić to, co on chce, ponieważ... Jeżeli zabijemy go w miejscu, w którym przygotowała dla nas gra, otrzymamy jego zestaw zbroi. O, tutaj mamy znak przywołania naszego rycerza Soler. Tak jak mówił, będzie wyglądać jak mieć złotą poświatę. Ale też jest możliwość do walki z bossem, która to oczywiście tutaj będzie miała miejsce, przywołania rycerza Lautreca, któremu pomogliśmy przed chwilą. Ale aby to zrobić, niestety, musimy najpierw opuścić parafię nieumarłych. W dowolną stronę możemy wrócić się do Firelink Shrine. Możemy też, co właśnie zrobimy teraz, podejść sobie w drugie miejsce, do którego droga stąd wiedzie, a które ominęliśmy. Tamtych rycerzy nie zaczepiamy, oni są nudni. Natomiast tych gości... To jest taka wstrętna sztuczka, którą zawsze lubię stosować. Natomiast tu już się nauczyliśmy, że wystarczy dwa strzały na tego pana. I mamy ścieżkę w bok z parafii nieumarłych, która prowadzi nas w zupełnie inne już miejsce. Ale to miejsce, które będzie dla nas równie ważne jak kaplica Firelink przez resztę gry. A kto wie, może nawet ważniejsze. Jest to jakaś sobie tutaj kapliczka boczna. Już powoli z daleka dobiegają nas odgłosy kucia. Mamy tutaj, proszę bardzo, ognisko, które sobie rozpalimy. Czemu nie? Na razie nie będziemy przy nim odpoczywać, ponieważ Firelink Shrine jest równie dobrym miejscem, do którego moglibyśmy wrócić. I mamy naszego kowala. Kowal, który nazywa się André. Ale roboczo będziemy na niego mówić Andrzej. Porozmawiajmy sobie z nim. Well, you must be a new arrival. I'm Andrzej of Astora. If you require smithing, then speak to me. Most weapons and armor are mighty sturdy indeed. But every hunk of metal has its breaking point. If you notice durability running low, it's time to repair. You can ask a blacksmith like myself. Or do it on your own with a grindstone. The nice thing about weapons, they never betray you.
So pay them a little respect, eh? Tak jest, zgadza się. Andre ma całkowitą rację. Możemy się od niego nauczyć gestu hura, którego się nauczymy z przyjemnością. Możemy jeszcze z nim porozmawiać. There are two types of weapon forging. There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. No, zgadzam się z tobą całkowicie i bardzo cię lubię ze względu takiego, że prezentujesz podobne upodobania modowe co ja. Dobrze, zobaczmy sobie tego kowala. Kowal Andrzej jest bardzo przydatnym kowalem, jednym z najbardziej przydatnych w grze, o ile nie najbardziej przydatnym. Możemy sobie o niego oczywiście naprawiać wyposażenie, to co możemy robić u każdego kowala. Możemy sobie też wzmacniać to wyposażenie, możemy sobie też handlować z nim. On sprzedaje odłamki tytanitu w ilości nieskończonej, co jest bardzo dobre. Sprzedaje też trzy przedmioty, zestaw kowalski do zbroi, zestaw kowalski do broni oraz klejnot rodowy Artoriasa. Klejnotem rodowym nie będziemy sobie zawracać głowy, ponieważ jest to metoda na ominięcie dosyć znacznej części gry, a my nie potrzebujemy tego robić. Możemy też od niego kupić kilka rodzajów oręża, a tego też nie będziemy kupić, ponieważ cały czas liczę na to, że uda nam się znaleźć coś ciekawego. Natomiast te dwa zestawy być może kupimy, a być może nie. One, tak jak sama nazwa wskazuje, pozwalają po prostu na robienie tych dwóch czynności przy ognisku bez konieczności przychodzenia do kowala. A na ten moment zdaje się, nie mamy potrzeby, żeby to robić. Możemy sobie wzmocnić którąś z naszych broni, na przykład halabardę plus jeden, ponieważ mamy odłamki tytanitu, które nam pozwolą na to. Więc czemu nie, zróbmy sobie to. Wzmocnimy sobie halabardę do poziomu plus 1, wzmocnimy sobie halabardę do poziomu plus 2, a nawet gdybyśmy mieli jeszcze jeden odłamek tytanitu, moglibyśmy sobie wzmocnić halabardę do plus 3. Więc czemu na przykład nie kupimy jednego kawałka i dzięki niemu wzmocnimy sobie halabardę do poziomu plus 3. Teraz nasza halabarda jest już całkiem potężną bronią, z którą każdy będzie musiał się liczyć. Neither of us want to see you go hollow. Prawda. Także kowal Andrzej będzie naszym przyjacielem przez resztę gry. Natomiast tutaj z daleka widać coś, co wygląda bardzo niesympatycznie. I ciska piorunami. I bardzo mi się to nie podoba. Dlaczego właściwie to ciska piorunami? Które wyglądają niebezpiecznie, nieprzyjemnie. Ale możecie mi wierzyć, że to nie pioruny są niebezpieczne w walce z tym gościem. Tylko ten, ja nie wiem jak to nazwać, polearm? To co on, no to się nazywa po angielsku polearm, po polsku musielibyśmy to zdobyć, żeby się przekonać. No ale zobaczmy sobie, jakby wyglądała konfrontacja z nim po podejściu. Nasze obrażenia wzmocnioną halabardą są prawie że niezauważalne. Ponadto posiada on umiejętność skakania do góry i te skoki też są bardzo dewastujące. O, właśnie, widzicie co się dzieje z naszą wytrzymałością. Możemy sobie go tak powolutku, pomalutku klepać i tym sposobem konsekwentnie okienko jego ataku, czyli miejsce, w które by nas trafił, gdyby nas trafił, też jest trochę dziwne, a opóźnienie jego ataku jest
co najmniej niegodne zaufania. I należy pamiętać, że ten przeciwnik potrafi nas zaatakować nie tylko bronią swoją, ale również ogonem. I czasami te takie opóźnione obrażenia, które dostajemy, to są właśnie obrażenia, które dostajemy z tytułu jego ogona. Możemy się na przykład schować za filarem i wyleczyć bez skrupułów. I zobaczmy na przykład, jakby zadziałała kula ognia. Oj, to uderzenie jest bardzo dalekosiężne i niebezpieczne. Kule ognia działają troszkę lepiej, ale nie na tyle lepiej, żeby aż paść z zachwytu. Ten przeciwnik nazywa się demonem tytanitu. Dla tych, którzy pamiętają, tytanit to jest ruda, której używamy przy ulepszaniu naszego ekwipunku. A te demony, prawdopodobnie, ponieważ nie jest to jedyny demon tytanitu, z jakim będziemy mieli do czynienia, są w jakiś sposób powiązane z ową rudą. Być może są z niej stworzone, być może są jej twórcami, a być może po prostu powstały przy jakimś udziale tej rudy. I one są zawsze źródłem bardzo wysokiej jakości materiałów kowalskich. Prawie wszystkie demony są demonami jednorazowymi, to znaczy po zabiciu ich one się nie odradzają. Zdaje się, że jest tylko jeden demon, który się odradza i którego można farmić. Natomiast wszystkie inne są jednorazowe, tak samo jak jaszczurki, które również są potworami związanymi z tytanitem. Po zabiciu takiego demona otrzymujemy demoniczny tytanit, który jest materiałem niezbędnym do ulepszania broni bardzo wysokiej jakości. Albo z bossów, albo po prostu. To jeszcze wszystko przed nami i się przekonamy. I ten demon pilnuje sobie przejścia do takiego śmiesznego lasku, w którym wabią nas kwiatki wyglądające całkiem jak przedmioty do podniesienia, ale tak naprawdę będące zupełnie czym innym. Jednak do tego lasku teraz nie będziemy kierować swoich kroków, ponieważ niepotrzebnie tylko oddalalibyśmy się od bossa, z którym cały czas przyjdzie nam się zmierzyć. A poszliśmy tu głównie dlatego, pragnę przypomnieć, żeby wyjść z parafii nieumarłych i pozwolić rycerzowi Liotrekowi na przeniesienie się do jego następnej lokacji i abyśmy mogli zobaczyć jego znak przywołania. Możemy sobie też przy okazji, skoro tu jesteśmy, a dużo nas to nie kosztuje, zobaczyć tą ścieżkę, z której również możemy skorzystać, a która prowadzi nas do bramy twierdzy, która pozostaje zamknięta na ten moment, oraz do pewnej bardzo charakterystycznej i sympatycznej postaci dla tej gry. Porozmawiajmy sobie. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Still closed. Tak, to jest nasz przyjaciel z Katariny, którego będziemy spotykać na swojej drodze i z którym związane jest zadanie bardzo długie i dosyć złożone, jeżeli chcielibyśmy je wykonać właściwie. Dlatego dla pana z Katariny będziemy bardzo mili. Nosi on ksywkę cebulowego rycerza, ale zupełnie nie widzę związku. Dlaczego ludzie tak go nazywają? No bez sensu. Tutaj wystarczyło sobie z nim porozmawiać i dowiedzieliśmy się tyle, jakbyśmy sami nie mogli się tego dowiedzieć, patrząc na tą bramę, że jest ona zamknięta. Nie będziemy odwracać pustki, natomiast rozpalimy sobie to ognisko, ponieważ jest ono kluczowe i chcemy je mieć w dobrej formie, więc poświęcimy to jedno człowieczeństwo, dodamy węgla do ognia i mamy znowu butelek 10 Estusa i wracamy do bossa, ponieważ czeka na nas pierwszy
dzwon przebudzenia. Jeden z dwóch, o których wspominał rycerz z Firelink Shrine i o których również na wstępie w samouczku wspominał rycerz Oskar. Tutaj oczywiście stara sztuczka. Widzicie, jak się wzmocniły obrażenia naszej halabardy? Popatrzcie. Wcześniej trzeba było uderzyć ich dwukrotnie, a teraz po jednym uderzeniu zostaje już mu tylko taki, powiedzmy, mały skrawek życia. Więc podejrzewam, że gdybyśmy dodali jeszcze jeden punkt w siłę, albo wzmocnili tą halabardę jeszcze o jeden, to ci goście byliby na jedno uderzenie. Na razie nie ma potrzeby tego robić, gdyż nie będziemy jakoś walczyć z nimi namiętnie. Prawie o tobie zapomniałem. Trzy uderzenia i rycerz z Baldera leży. Zastanawia mnie w sumie dziwna rzecz, że jeszcze nic nie udało nam się zdobyć z tych rycerzy, a oni są źródłem wszelkiego rodzaju dóbr, którymi hojnie obdarzają wszystkich, którzy ich pokonają. A nam jakoś dziwnym trafem nie udało się jeszcze zdobyć z nich nic. A tarcza takiego rycerza na przykład jest bardzo dobra, bardzo fajna. Posiada dużo stabilności, posiada... Oczywiście blokuje 100% obrażeń. Więc gdyby nam się udało taką tarczę zdobyć, to z całą pewnością troszkę byśmy z niej pokorzystali. No dobrze, tamtego rycerza nie ma potrzeby zaczepiać. On już nie prowadzi donikąd, ponieważ Lautreca uwolniliśmy. Musimy obrać kurs na górę. I teraz tak, tu powinien być symbol przyzwania rycerza. A nie chcę wyjść na gołosłownego. Ponieważ nie mam pojęcia, dlaczego go nie ma. Chciałbym, żeby był. Przecież opuściliśmy parafię nieumarłych. I rycerz Lautrec obiecał nam pomóc. Obiecał nam nagrodę dać. No w sumie faktycznie nie obiecał nam pomóc, ale obiecał nam dać nagrodę. Ja skąd inąd wiem, gdzie ów rycerz sobie pójdzie z tej celi, więc po prostu i ja tam pójdę. Przeniesiemy się, tak jest. Możliwe, że trzeba tę czynność opuszczania terenu parafii nieumarłych, czy też odpoczywania przy ognisku, czy też dowolnie czegokolwiek innego powtórzyć dwukrotnie, zanim zadzieją się pewne rzeczy, więc sprawdźmy to na szybko. Kaplica Firelink. O, Petrus cały czas sobie stoi. Porozmawiamy z nim po zabiciu w dzwon. Póki co nas to nie interesuje, to samo dotyczy się tego gościa. Natomiast tutaj siedzi nasz złoty przyjaciel. Ah, hello there. I have your reward. Please. Accept it. Słoneczny medal. I am grateful to you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Czyli jak widzicie, już przyjaźń nasza się skończyła. A on siedzi i patrzy sobie swoim skorumpowanym wzrokiem na naszą strażniczkę ognia, ponieważ, jak zdradziłem wcześniej, ma pewne niecne zamiary co do niej. Można tu zrobić coś takiego, nie wiem, tylko nie chcę go zdenerwować. A, widzicie? Jaką posiada wstrętną broń i ta broń byłaby bardzo bolesna dla nas. Wielu ludzi w tym momencie decyduje się wykonać jeszcze jedno kopnięcie. Wtedy Lautrec sobie spada w przepaść. I można dostać z niego pierścień ochrony, z tego co mi się wydaje, który jest bardzo przydatny w początkowych etapach gry. No i potem, kiedy on sobie zginie, to oczywiście nie zabija strażniczki ognia, a jej śmierć, warto dodać, deaktywuje to ognisko i nie można z niego korzystać. No dla niektórych jest to niestety przeszkoda nie do przejścia. Natomiast ja pozwolę rycerzowi Lautrecowi żyć,
Przynajmniej jeszcze na pewno, potem zdecyduje, być może go zabija, być może nie, ponieważ on będzie miał jeszcze swoje zastosowanie, między innymi właśnie jako pomoc domowa w walce z gargulcami. I mam nadzieję, że tym razem będę mógł już dostrzec... Oho, co ty taki wściekły? Zapomniałem też o tym, a warto o tym pamiętać, iż opuszczenie terenu danej lokacji resetuje w niej wrogów, tak samo jak odpoczynek przy ognisku. Więc no. Bez takich. Znowu mamy całą bandę tutaj okolicznych żuli, jeżeli by chcieli dostać pieniążka. I o ile rycerze Baldera są źródłem wszelkiego dobra, jakiego ze sobą niosą, mieczy, zbroi, tarcz, tak ci żule są źródłem jedynie złamanych mieczy, więc nawet jeżeli zobaczycie, że coś tam z nich wypadło, to możecie się po to nie schylać, bo to jest jedynie złamany miecz. Jest! Jest rycerz Lothric. I myślę, że na potrzeby tej walki zawołamy sobie rycerza Lothrica, ponieważ jest to jedyna forma multiplayer, jaką będziemy mieli okazję zobaczyć w tym playthrough, gdyż gramy w trybie offline. A multiplayer wygląda właśnie dokładnie tak, jak przyzywanie tych upiorów przyjaznych NPC, że po prostu ktoś zostawia swój znak i ktoś inny może go przyzwać i wtedy toczymy walkę we dwójkę. Rycerza Solera nie będziemy na razie wzywać chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, chociaż możemy go zawołać, żeby mu nie było głupio. Zawołać cię, rycerzu? Nie chcę, żeby ta walka była całkiem trywialna, a możliwość śmierci naszej ograniczała się jedynie do bardzo niefartownego pecha. A dobra, z rycerzem Solera jeszcze będziemy mieli okazję powalczyć, więc przechodzimy przez białe światło. No i tutaj mamy taki daszek kościółka. Niby nic. No i mamy gargulec dzwonu. Gargulec dzwonu, jak po nim widać, jest bestią posiadającą ogon. Wobec tego ten ogon chciałbym odciąć i to się właśnie bardzo szybko udaje zrobić. I dzięki temu dostajemy topór z ogona gargulca. Bardzo ciekawą broń. Widać, gargulec obrażenia zadaje sobie takie średnie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że na chwilę obecną nie posiadamy zbroi. Poza tym w międzyczasie wyszedł drugi, którego nasz przyjaciel Lothric zdążył już całkowicie zanihilować, z tego co widzę. Więc nie zdążyliśmy się nawet przywitać. W ten oto sposób odnosimy bardzo łatwe zwycięstwo dzięki naszemu przyjacielowi. Jeszcze przyjacielowi otrzymujemy 10 tysięcy dusz za zwrotną ilość, którą możemy sobie wydać na cokolwiek tylko zechcemy. Ale co najważniejsze, o co chodziło w całej tej walce? Otrzymujemy dostęp do dzwonnicy i do naszego pierwszego dzwonu przebudzenia, w który to sobie zadzwonimy. I które to zadzwonienie spowoduje pewne zmiany w świecie gry, a za chwilę sobie dokładnie zobaczymy, cóż to takiego będzie. Tutaj jeszcze jedna krótka drabina. Jak widać, gargulec miał jeszcze dwóch kolegów, którzy nie kwapili się do tego, żeby mu pomóc. Jedynie drugi sfrunął i mamy pociągnij dźwignię.
Uderz w dzwon, kościół nieumarłych, zdobyto trofeum. Więc oto jest nasz pierwszy dzwon przebudzenia, ukryty w kościele nieumarłych, potocznie nazywany dzwonem łatwiejszym. Aczkolwiek to, że jest pierwszy, to tylko kwestia naszego dobrego słowa, bo wcale nie musimy w niego uderzać jako pierwszy, ale 99% graczy tak właśnie robi. Tutaj natomiast mamy kolejnego NPC, który się pojawia po uderzeniu w dzwon. Porozmawiajmy. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pardoner. Thou art a friend. For thee, a warm welcome. Cometh thou to confess, or to accuse? For indeed all sin is my demanding. Także właśnie to jest Oswald z Karimu, który może nas nauczyć gestu no co, czyli jednego z najbardziej popularnych gestów w całej grze. I który odpowiada za rozgrzeszenia, za grzechy. O systemie grzechów opowiadałem już w poprzednich odcinkach, więc jeżeli sobie nagrzeszymy nadto, to u niego możemy sobie takie rozgrzeszenie kupić. Nie jest to sprawa tania, ale jest to sprawa możliwa do zrobienia. Poza tym pan Oswald sprzedaje szereg różnych rzeczy, między innymi przedmiot do oskarżania, czyli zgłaszania przybycia najeźdźcy lub księgę oskarżonych graczy, gdzie jest spis wszystkich takich. To są przedmioty dla nas zupełnie bezużyteczne, jako że gramy w trybie offline. Poza tym sprzedaje jeden bardzo drogi cud, który jest bardzo potężny w specjalnych okolicznościach, ale też nie będziemy na razie go robić. Sprzedaje też swój talizman, którego używa, i sprzedaje pierścienie. Pierścień krwawego ukąszenia i pierścień zatrutego ukąszenia odpowiednio zwiększają odporność na krwawienie i trucizny. Ponadto pierścień ofiary, dokładnie taki sam, jak znaleźliśmy pod wiaduktem w Firelink Shrine, oraz kamienie oczyszczenia i kości wiodące do domu. Kamień oczyszczenia zmniejsza intensywność klątwy i może ją zdjąć. Jednak nie chodzi tu o takie klątwy, jakie otrzymujemy po śmierci, a zupełnie inne, z którymi przyjdzie nam się dopiero spotkać. Wtedy też porozmawiamy sobie o tych kamieniach oczyszczenia. Na razie z Oswaldem nie mamy nic do gadania. Tak jest, bardzo śmieszne. Oswald jest drugą postacią z krainy Karim, jaką spotkaliśmy na swojej drodze. I drugą postacią, która dysponuje tym obłąkańczym śmiechem, co nasuwa pewne skojarzenia takie, że kraina ta jest ogólnie zamieszkana przez obłąkańców. No a poza tym, jak widać, niestety, z dzwonnicy nie możemy wrócić tą samą drogą, którą do niej przyszliśmy, więc jesteśmy zmuszeni do wykorzystania kości wiodącej do domu. Tak jest. No i to nas wraca z powrotem do ogniska, które ostatnio rozpalaliśmy i przy którym ostatnio odpoczywaliśmy. I tutaj zrobimy sobie cięcie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam już wkrótce na odcinek kolejny. A tymczasem cześć i do zobaczenia.